I reżyserzy. Pasażerowie rozpędzają się do 40 km na godzinę. Nic dziwnego, że zdarzały się wypadki. To ekscytujące, ale trzeba uważać, bo może się bardziej konstrukcja się wyginała i rozciągała. Most falował coraz bardziej, aż w końcu runął. Trudne koty mamy. Za bardzo. Katastrofa odbiła się echem na całym świecie. Wszystkie wieże mosty wiszące poprawiono, żeby uniknąć podobnej sytuacji. Tak było z Golden Gate i Hunter. Mimo to niektóre mosty wyglądają ponad normę. To nie są efekty specjalne. W 2010 roku most w Wołgogradzie na południu Rosji został zamknięty, ponieważ zaczął falować. Osoba, która na nim stała, mogła się poczuć jak podczas trzęsienia ziemi. Przyczyna problemu była identyczna. Wiatr. To przywodziło na myśl katastrofę mostu w Takomie. Wiało na tyle silnie, że pod nosiły przęsła i pozwalały im popaść. Zupełnie jakbyśmy trącali wahadło. Za każdym razem wychylałoby się bardziej. W odróżnieniu od swojego poprzednika most w Wołgogradzie przetrwał. Otwarto go. Są bomby. Nie istnieje zadążyć ludzi robiących niezwykle zgodne rzeczy. Wchodzą w najniebezpieczniejsze for fun, they do it for glory. Bo wszystkim poczułem wielką ulgę i satysfakcję. Byłem psychicznie i fizycznie wykończony. Stałem i gapiłem się w dal. Się osiągać. Żeby uczcić przerażającą przeprawę, Walter założył klub mostu nad rzeką Vinti. Postanowiłem wypromować. Przyciągają tylko najodważniejszych. Pora na miejsce czwarte. Wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i jeden z najstraszniejszych mostów na świecie nad zatoką Chesapeake Bay. Budowę łączy wschodnie i zachodnie wybrzeże stanu Maryland. Liczy ona pół kilometra i